No więc cześć widzowie i te inne, witam was serdecznie w kolejnym materiale z gry Unturned lub też Unturned. No i tak jak wyszło z ankiety, w której głosowaliście, zdecydowana większość wybrała Pay, no i zagraliśmy na Pay. Oczywiście na polskim survivalu poszliśmy na S1, bo na S2 było za dużo VIP-ów, więc no tak no, postanowiliśmy pójść na serwer, gdzie będzie tych VIP-ów no mniej. No i mogę wam powiedzieć, że ten wipe był na pewno dla nas bardzo dziwny i szczególnie zakończenie tego wipe'u było dla nas niezbyt przyjemne. No ale cóż, no sami zobaczycie myślę w tym materiale. Materiał będzie trochę więcej strzelania niż takich powiedzmy bardzo śmiesznych akcji, no ale coś tam też powiedzmy śmiesznego się dla was znajdzie. Także ja już kończę zbędnie gadać, no i zapraszam was do oglądania. Kto siedzie? Kurwa, nie strzelaj. To jest ten, którego wybiliśmy. Pewnie jechali. A nie, tutaj. Ale nie mów tak brzydko. To po chuj strzelacie. Ja nie strzelałem, ja buduję bardzo. Kurwa, rajdol znajdzie, nie? I tak, nie ode mnie, ale od kogoś na pewno, tyle wam powiem. Mądry człowiek. Cześć panie Muzin. Ej, lud wojskowy na tego, na Albertą. Powiedziałeś? Co? To nas. To powiedziałeś? Ja jestem dumny z tego, że są rasistą. No i to jak widzicie, kampię aktualnie na jakieś tam lepsze wojskowe wyposażenie. W międzyczasie baska trochę też się nam rozrosła, doszły jakieś skrzynki, inne takie rzeczy. No niestety na tym wojskowym zaopatrzeniu jesteśmy dojechani w dwójkę. Został tylko od nas Markuch, także nas straciliśmy wszystko, co do tej pory mieliśmy. No ale dosyć szybko po takich kilku właśnie lotach na militarkę szczurowych zdobyłem jakieś tam fajne wyposażenia, w które mogłem uzbroić chłopaków. Również też później zgraliśmy jakieś tam zrzuty, inne zaopatrzenia wojskowe. Także bardzo szybko zdobyliśmy bardzo fajny lucik. Lucik, dzięki któremu mieliśmy przewagę w PvP, dzięki czemu mogliśmy zdobyć jeszcze więcej lutu. Dobra, o wyszedł, czekaj. Leży. Zbieraj mapla i cofaj. I ten, amunicję jeszcze weź. Ja pierdzielę, to jest sporo tych chłopów. Trzeba będzie ich sobie wyklirować. No to co, zabijamy ich? Plecy. Leży. Ja też mam mapelka. Dwóch ich tam było? Tak, dwóch. Dostałem, dostałem. Wiem. Strzelają. Aha. Nie wiem skąd. Okej. Okay. Tam z... Oj. Gdzie on był? Tutaj. Jakiś tam murzec zaubiega. Po górkach. A, widzę, nie? Kto strzela tam? Ja, leży. To jest ten z bazy. Może znowu ten się ich zabije. Kurwa, nie uwierzysz. O, detonator. Militar drum. Ten leży. Drugi leży. On leży. Jest tam. Leży. Wiecie, że nie mamy ściany w bazie? Gdzie? Nie mamy ściany. Jak? No ściany kurwa nie mamy do... Pomuje, ktoś musiał zdjąć. Ja nie mogę nic mu zrobić. Czemu ty to zdjąłeś? To jeszcze parę zdjęłem, bo teraz próbuję to naprawić. Jak można przez przypadek zdjąć ścianę? Jak ty zdjąłeś przez przypadek ścianę? Nie możesz postawić, bo coś zawadza. Nie mogę tutaj postawić. Pewnie szafa. Bo coś zawadza, pewnie szafa. Zobacz, czy teraz możesz postawić. Teraz mogę, bo ten kilo w kurde. No to postaw. A chyba właśnie do tego dużego. Nie, są tutaj na wieży. Co? Jeden. Padł, jeszcze jeden. On tu biegnie. Nie ma go. Jeszcze jeden w wieżyczce. Co? Trzech tam było? Nie wiem, wieżyczki zeskoczył czy nie? No ten, on zeskoczył z wieżyczki. Okej, okay, nie widziałem, to jest na wieżyczce już tam, często powinno być. Ale to trzeba tam amunicję by pozbierać, tam dość tego shotguna. Jest? Jest. Dobra, czyli trzech ich było. Leży.
Proszę, jak ja tutaj gdzieś przybiegał, jednak tak nie biegnie za mną jak mój cień. To jest trochę creepy. Jak się rozbierasz przede mną. Zaczął się rozbierać. No to tak się bawicie, chłopaki, no dobra. No więc też jak widzicie, pierwszy dzień wipe'u na Pay minął nam bardzo dobrze, zrobiliśmy bardzo, ale to bardzo dobry lucik. No i praktycznie na obecną chwilę wtedy nie było dla nas jakiegoś tam większego zagrożenia na tym serwerze. Niestety takie rzeczy dosyć szybko się zmieniają. No i dobra, jest prawie trzecia. Jestem tutaj na serwerze. Zostałem sam. Czy to jest jakiś chłopak znalazł, którego raz zabiłem i potem chłop z refleksji tego, że znał późno. Poprosił, byśmy się już tutaj nie strzelali, więc no, się zgodziłem. No i teraz marnuję ceki, aby właśnie... Wiecie, tutaj wszystko zużyć, jakąś tam baskę zacząłem rajdować. No i co, tu mam jakieś tam brońki. Zawsze się przydadzą, to też na skatę pójdzie. O, harcik. Pirasa też wezmę, może coś tam zeskapujemy go. W wodzie jest jeszcze? Chyba nie. No więc generalnie no, widzimy się po restarcie. Uciekaj! Uciekaj, chłopie, tam na górce, za krzakiem! Tam! Uciekaj! Nie kucaj, oni cię nabiją! Kurwa, wykrywałem cię teraz. Uciekaj stąd! Jakbyś to, że co my mamy zrobić przeciwko... Co? Teraz się wziąć strzelę i podejść. Ale co, ty taki śmieszny jesteś, tak? Bawi cię to? Nie bądź śmieszniejszy. Bawi cię to, hopie. O, trafił go. Chodźcie, zabiłem tego chłopa z M-ką. Weź się strzelam. Bajkan, weź kit, policjant. Nie mam. Nie masz? Pytanie. To weź kit starter. Strzelił. Zrobił. Ładnie, tak. Dostaje ode mnie mocno. Ja go nie mogę trafić. Overujemy go, idziemy. Dobra, to nic siedzieć tam. Ale łatwo. Ale my cyganami coś... Oni zostawili ten czołg. Ej, rozwalili tutaj okno. Ale takie pytanko. Oddam ci czołg, jak stąd pójdziesz. Co? Oddam ci czołg, jak stąd pójdziesz. Kurwa czołg. Wiesz, że ja wiem, gdzie jest ten czołg, kurwa, nie jesteście, a coś kurwa sprytni. No, słuchaj, vice versa. Jakby dostosowujemy się do sprytu przeciwnika. Co zrobiłeś, kurwa? To, czego ty nie zrobiłeś. Widać, że jest... Odpowiedz na moje pytanie, dostaniesz nagrodę. O, kolega już... Wiedzmy, gdzie się do kradzieży. Daj bandaż. Już miałeś czołg, kurwa, patrz, tam już miałeś. No i co z tego, daj bandaż. To ci kurwa robać i otwieram, spierdalaj. Możesz umen udawać, jak chcesz. Nie, nie będę. Bierzesz, no to chuj ci w oko. Witam, dzień dobry. Ja tutaj z tym panem Rexisem. No najmniej jesteś wolny. Dawaj. No, jeden dostał. Stan dobry, ale nie wypalił chyba. Sadzam. Wysadziłem. No i jak widzicie, niestety nas no zrajdowali. Tutaj już jesteśmy w nowej basce, która jest na Pirate Cove. No i też to tam aż do przykrego końca tego wipe'u mieliśmy baskę. Okej, okay, idę do nich. Dobra. Domix, unik. Wiem. Orient, kurwo. Nie żyje jeden. Wodzie są? Dobra, nie żyje chyba wszyscy. Co tam, czarny bracie? Stój, czarny bracie. Nie bój się. Pierdala. Czarny bracie, stój. Gdzie biegniemy? Czarny bracie. Czarny bracie. Stój tym czarnym bratem. On nie wie, o co ci chodzi. No to mów do mnie. Idzie. Płynie. Płynie, no. Jak to się nazywało? Wiecie, panowie, no. Bandaż, proszę. Daj łaskę pana. Nie dawaj mu. Zaraz coś zeżre. I tak mam już skrawienie znowu. Pomoc!
akcji! Ej, Hałkonda! Bardzo nas strzela z pompy! Z pompy? Nie, Hałkond? Jakiś nóż albo coś właśnie. Dlaczego? Dlaczego? Ja nie mam nic. Ja dlaczego mam ci dać? Chcesz nas zamordować? Ja nic nie mam, panowie. Bajka, on jest jakiś dziwny. Dziękuję. To było coś białego. Aha, widzę. Jest jakiś chłop. Aha. Co on miał? Empire. Ma jakiś kofi. Łapię cię, szybciej! Biegnę do ciebie. Ja mam ammo! No to fajnie. Zdarza go. Jakby są lagi. Ale lagi. Mamy grwalówkę się pali. Gdzie ten chłop? Nie wiem, gdzieś w sianie. Ciężko powiedzieć. O, tutaj jest. A czy zombie, ja nie mogę. Leży. Chodź. Fajkę tapaj do mnie. Idę! Okej, jest w tej basce dalej. Ktoś chodzi. Ktoś chodzi! Rex, chyba cię usłyszeli. Kurwa. Mam plan. Uważaj, bo tam te dziady z tego. Iść? Iść po ceki? Nie no, po co po ceki? Śmiesznie. Maple. Co ty robisz, chłopie, tam? Powiedz, jestem hardcorem. I zamknie szybko. Ktoś strzela w mieście. Wyszli z wyspy. No, z wyspy zeszli tam te typy. Ja idę do miasta jakby. No spoko, już idę w stronę ulicy. Nie, ty zostań, ja raczej tam radę. A to Rexis tam se siedzi. A, no dobra, zresztą, no to niech... Zresztą tam tych było dwóch. Wiem. Widzę jednego obok. Cześć, Michol. Cześć. Ile was tutaj jest w środku, kurde? Krasnoludki jakieś. Nie strzela do ciebie, on się tam... Wiem, ale jeszcze tu w wodzie jest stan zapatrzenia. Weź zbieraj, ja idę i zabić. Nie widzę. No na plaży. Plaży? Gdzie na plaży? O Jezu, tutaj dopiero. Leży. Podbiegają do ciebie. Idziemy. Dobra. Podbiega do ciebie jeden. Z kobrą. Jest obok drzewa depowego. Wiem, spoko. Dobrze. Niech podbiegają. Leży. Drzewa depowego. No już akceptuj. Tam się poczekaj, bo strzelam. Ej, jak nie umiesz strzelać, to nie strzelaj. Gucio dołączył. Pomój najlepiej. To chce? Chcesz gifta za to, że dawaj. O, dzięki. Czy wiem, że może niedużo? Ja homuję. Dobra, ryzykuję, wchodzę na wieżę. Bo wiesz, tak zeskakuję czego, nie? Dobra. To tutaj już shit. Złapiesz? Dobra, chodź. Złapiesz na pewno, nie oszukasz mnie. Złapę. Dobra, to patrz, daj ci piłka, dobra, gotowy? Nie. No złap, ej złapać. Nie złapałeś, musimy cię zabić. Ktoś kala dostał. Dobra, jeden... Wybuch. O. Zaraz, za tą bazą. Okej, widzę. Leży. Leży kolejny. Ostatni został. Leży. A, no kurde, właśnie miałem do niego strzelać, ale mi... Chłop to na górze biega. Okej. Okay. No dole też. Przemek. Cała ich ekipa tutaj jest. Tam ktoś z górki strzela, dobra? A nie, to wygląda nieważne. Tak, to robisz osą. Już ucieka, leży. Przynajmniej teraz inny podchodzi od czołgu. Tak. Co heda? Leży. No bo się znęcacie, oni mają kity, policja. Znęcamy się, on tu przychodzi jak debil. Już tu przyszli. A dobra, zabijamy ich. Aha, świetnie.
Tomik, synasza wina, że ty masz VIP-a. Nie bij, kurwa, ja nic nie mam, kurwa, pistolet dopiero zaczynam. Na pewno? No dobra. Bo myśleliśmy, że to inni... Myśleliśmy, że to inni, z którymi to się strzeliśmy, wiesz? A nie, ja tutaj nowy jestem w ogóle w tą grę. Dobra. Desant... No, mi zjedz. Masz taki fajny karabin, jak ty masz? Taki jasne, jasne. Nie mam zbytnio, wiesz? Mam jeden. A jakiś inny karabin, P93? Nie mam, nie mam. I to wszystkie twoje rzeczy. Co to jest? O, ktoś włączył ktoś. A kto widzę, gdzie jest? Ja mogę, sorry. Masz może moją kamizelkę? Albo jedną. Dzięki. Dobra, i to wszystko. To! Ty grać? Nie, naj, nie, nie, ty nie grać, ty umierać. Co jest? Nie, ja nie paju maju, ja nie paju maju paruskie, suka. To rozumiem. Weź go co gaf może. Chyba wiesz jaki ta kobra ma rozrzut? A to z kobry strzelasz. Pierdolę. Czekaj. A Mace'a. No właśnie. No. Ej, nie, Polak nie. Czy nie Polak? Skąd jesteś? Jesteś Polakiem? Potwierdź mi, że jesteś Polakiem. Powiedz coś po polsku. Nie możesz? Mama go pobije. Słuchaj, to napisz na czacie. Chrząż brzmi w trzcinie. Dawaj. Dobra. Jesteś Polakiem? Jaki jest hymn polski? Bardzo dobrze. Możesz odejść, ty bardziej opalonym. A ty mniej opalony. Kim ty jesteś? Ty jesteś Polakiem? Dobra, udowodnij, że jesteś Polakiem. Jak? Zaśpiewaj mi. Dobra. Słuchaj, robimy teraz quiz z polskości, dobra? Powiedz mi na pierwsze pytanie. Jak się nazywa hymn polski? One eternity later. On to wyszukuje w internecie, nie? No ja bym go zabił, nie? Zabić go czy nie? Bo on nie, jak hymn się nazywa? No wolny jest. Czemu tak długo cię zajęło wygooglowanie tego? Dobra. Słuchaj, robimy teraz tak. Masz 5 sekund na napisanie odpowiedzi. Jakie kolory są w polskiej fladze? Nie ma takiego koloru jak CDZRWOBNNY. Nie ma takiego koloru. O, lepiej. Ale to było po czasie. Zostajesz karniaka. Odpowiadasz dalej. Jak nazywa się obecny prezydent Polski? Dobrze. Andrzej? Oj, tak ukraińsko zabrzmiało. Jesteś Ukraińcem? Nie Andrzej, nie Andrzej. O, ucieka! On się wykrwawi za chwilę. No i na sam koniec zostawiam wam już to smutne zakończenie tego wipe'a. Wipe'u w sumie. No i dokładniej co to się stało. I jak dobrze wiecie, po to abyście wy mogli ze mną też zagrać, graliśmy na grupie mojej publicznej od YouTube'ka tak dalej. No i do tej grupy weszli po 2 dniach prób rajdowania naszej bazy, która była otoczona działkami i w ogóle no... praktycznie była nierajdowalna na obecne ich standardy, lub też bardzo, ale to bardzo, bo musieli się wysiedlić i ogólnie pogłówkować, a no to byli jednak za głupi, ale byli na tyle sprytni, aby wejść do tej grupy, no i zwyczajnie wszystko w bazie zdjąć, zabrać te ciekawsze rzeczy, zabrali nam złożone 20 cek, zabrali nam różne to działka, zabrali nam również duży ten generator, kilka pomp paliwowych, różne tam bronie, dramy, amunicje itd., itd. Kiedy wszedłem na serwer, myślałem na początku, że po prostu chłopaki wzięli coś na siebie, aby wiecie, nie było na że nas rajdują i kurde stracimy te wszystkie rzeczy. No ale jednak się okazało, że to wszystko właśnie oni, jak to powiedziałem, zabrali.
Przez co no, w przypływie takiej frustracji, żalu i w sumie lekkiego gniewu podjąłem decyzję wraz z chłopakami, w sumie pierwsza taką decyzję podjąłem ogólnie w tej grze, czyli dokładnie cały loot, wszystkie bronie, wszystkie resztki amunicji, części do broni i tak dalej, cokolwiek mamy w tych skrzynkach, wywalić na podłogę, no i zwyczajnie zaprosić graczy do naszej baski. Jakby wtedy ten wipe się do nas skończył, ale jednak przez prawie 3 tygodnie graliśmy i no zostaliśmy tylko raz zrajdowani w naszej, powiedzmy, tej pierwszej bazie, którą widzieliście. No a resztę rajdów na online broniliśmy, a na offline no praktycznie nikt nie był w stanie nas zrajdować, o dziwo. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ogólnie też dajcie mi znać w komentarzach, czy ogólnie takie odcinki wam odpowiadają. Również napiszcie, na jakiej mapie lub też ogólnie na jakim serwerze, jakiej sieci serwerów chcielibyście, abym wraz tutaj z ekipką po prostu wszedł i pograł. Także dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, no i cześć!